Podczas gdy w biegach mężczyzn na krótkie dystanse regularnie bite są kolejne rekordy świata, rekordy kobiet utrzymują się nawet ponad 40 lat. Co łączy kratochwilową Maritę Koch i Flo Jo? Do tych trzech pań należą wszystkie rekordy pobite jeszcze w latach 80. na 100, 200, 400 i 800 metrów. Co mają ze sobą wspólnego widać na pierwszy rzut oka, a są to nienaturalne jak na kobiety warunki fizyczne. Lata 70. i 80. to czasy, kiedy sterydy anaboliczne dopiero zaczynały pojawiać się na rynku, a pojawiały się szybciej niż zmiany w kontroli antydopingowej. Mówi się, że to one w głównej mierze odpowiedzialne są za rekordy kobiet w biegach krótkodystansowych, a nie ciężka praca zawodniczek, chociaż brania dopingu im nie udowodniono. Rekordy są tak wyśrubowane, że wiele osób twierdzi, że są nie do pobicia.